Cześć! Hejo! Dzisiaj z nami jak zwykle Monia i Kasia z Zabawy! Zabawy jest ponownie ze mną! Z czego się bardzo cieszę! Właśnie, ja też! A dzisiaj... Co my dzisiaj mamy? Mamy popity! Czyli będą mieć własne torebki i takie tyczki maluśkie! Ja jestem fanką w ogóle torebek, więc... Jak każda kobieta. Ja na jednej nie skończę. No bo sobie ile ich zrobisz? 10? Zobaczymy, ile mi tam Tylko żebyś wszystko zmieściła w tej torebce. O, obawiam się, że będziesz chyba musiała nosić te razem 10, bo jak teraz wkładasz wszystkiego, jak każda kobieta, to trochę będzie ciężko. Skoro one są małe, to w sumie zrobię na każdy paluszek jedną. Aha, no, 10. No rozumiem, dobra, no to co, to zostawcie kochani kciukasa w górę dla nas. Napiszcie nam w komentarzu, czy lubicie torebki, czy może macie torebki w domu, chyba każdy ma torebki w domu, co? I jaką swoją ulubioną może, jakiego koloru, albo czy w ogóle z waszą ulubioną? No w sumie racja, i czy może już tworzyliście własne torebki, prawda? Możecie nawet pokazać. Właśnie. Subskrybujcie kanał w tym miejscu, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi wszystkimi filmikami. A wiem, że chcecie. O, Kasia. Ja to wiem. Ja dużo rzeczy wiem. A my teraz przechodzimy do otwierania naszego zestawiku. Otwieramy! To otwieramy nasz zestawik! Już się nie mogę doczekać. Co tam się ja już tutaj widzę moc kolorów. Jest różowe. Jakieś takie fajne... nie wiem, co to jest. To jest takie... Różowa szpatuła. A tutaj jest jakiś chyba... Tu jest jakiś taki groszek, ja wiesz? Otworzyłam. Takie miękkie coś jest tutaj w tych saszetkach. Mamy ich aż ile? 4! Też są jakieś cuda już różowe. Ale coś będzie fajne są te saszetki. Podstawki. Ale jeszcze... O, jaka, to tak ciężko chyba. No, to tak ciężko. To chyba trzeba tak. O! Mamy niebieskie podobne cuda. I takie jakieś urządzenie w kształcie takiej pompki. Nie wiem, do czego to na służy. Ja już widzę tutaj pełno drobiazgów, którymi będziemy ozdabiać. Serduszka. I mamy także takie jakieś różne pudełeczka. No tak, ja mówię tutaj o tym, tu mówisz o tym. I oczywiście mamy, co najważniejsze, instrukcje, jak należy je dobrze wykonać, bo my chyba nie mamy o tym zielonego pojęcia, co? A! O matko! Powietrze mi to zrobiło. Ale jakie słodkie. Ale słodkie, więc można tutaj psiaka zrobić, zobacz. O, ale fajne. A, tutaj jest masa w tych saszetkach, Kasia, wiesz? To będziemy tutaj tak tworzyć. Może nam to trochę zejść bardzo długo chyba. Ale myślę, że będzie bardzo fajnie. Na pewno będzie bardzo fajnie, bo ja lubię w ogóle cokolwiek tworzyć. A ty? W ogóle nawet babeczki to można zrobić. No właśnie, nie tylko możemy, słuchajcie, robić tutaj te torebeczki. Ale ja się nastawiłam na torebki, więc ja chcę torebki. No dobra, to ty rób torebki, ja zrobię na przykład pieska. O, no właśnie. Dobra. To co? To zaczynamy? Zaczynamy. Słuchajcie, chyba Monia się zagalopowała. Ogarnęłyśmy, ale niestety pieska nie będzie mogła zrobić, bo to jest tylko zostawny torebek. Tak, a ulotka jest pokazująca różne rodzaje tak naprawdę tych zestawów. Jestem załamana. Więc ogólnie fajnie, że możesz zrobić pieski, ale nie dzisiaj. Nie, fajnie właśnie, bo ja chciałam dzisiaj zrobić pieska. Chodź poszczekać sobie. Tak, chciałam. No dobra. No to mamy ale skupiamy się na torebeczkach. Ale ogólnie mamy taką, wiecie, no jakby... Szpatułeczkę mamy. Żeby resztki modeliny, która się znajduje tutaj. Mamy 4 rodzaje modeliny. Kolorki, czyli mamy białe, takie zielone, ale bym powiedziała, że to jest taka dziwna zielona. Taki błękitny chyba bardziej, co? No tak mi się wydaje. Pastelowy bardziej bym powiedziała. Różowy, różowy i biały. A, fioletowy. Monia, no, czy rozróżniamy kolory? No tak, trochę wiesz, co sobie mi jest ciężko. No i mamy takie różne, słuchajcie, takie części do torebek, żeby ten kształt uformować ładnie. Tak. I przede wszystkim to, co dziewczynki lubią najbardziej. Czyli zdóbeczki. Moja torebka będzie z serduszami. A moja z perełkami i też serduszkami. Czyli z takimi małymi kropkami. Tak, ale mamy mnóstwo do wyboru różnych rączek do torebeczki, więc będziemy naprawdę mogły sobie powymyślać, co będziemy chciały. Nie, dobra, to zaczynamy. Rozpoczynamy? Mhm. No dobra, no to możesz pierwszy zacząć, jak chcesz. Jaki bierzesz kolor modeliny? Bo ja bym wzięła chyba... Pytasz mnie, że ja bym wzięła chyba... Fioletowy.
No to bierz. Proszę. Ha, mam! A ja zrobię różową torebeczkę. Zobaczcie, jaki piękny. W ogóle jest to takie fajne, mięciutkie w dłoni. Takie, takie a sobie... takie piankowate. No jak pianka. To ma być na kształt w ogóle modeliny. Ale... O. I mamy wziąć odpowiednią mniej więcej ilość. I zrobić tak, tego kuleczkę. Ja nie wiem, ile mam tego wziąć. O jedno, a jeszcze to urwać trzeba. No. Ile wystarczy? I pamiętajcie, że... Co? Żeby to chować, bo wysycha podobno szybko. O jedny. I niby... Trochę tam schowałam. Nie wiem, czy nie za dużo, ale... Ja ale fajnie w ogóle, fajna ta modelina, taka nie, mało modelinowata. No właśnie taka piankowa, bo gdzie bym miała tak, piankę w ręce. Tak, tak, tak. Aż mam ochotę to znieść, takie pianki, wiecie, dobre są. Ale nie takie. No różowej nie chcesz? Nie, ja mam swoją tutaj fioletową piankę ładną, o. Dobra, to robimy kuleczki. Ja już jestem gotowa, a ty? Ja robię. Aha, ty robisz. No dobra, no to rób. Bo cały czas widzę te takie... Ja mam taką, nie mam takiej gładkiej. Ja mam taką małą. Ja wziąłam trochę większą. Trudno. Znaczy to i tak wypchnie te ta i teraz, foremka, teraz to mogę do tej foremki kłaść, tak? Tak. No dobrze, to ja już wkładam do swojej foremeczki. O, elegancko. O, ale fajnie, idealnie w sobie. Zobaczcie, trochę mi ona wychodzi, ale to chyba... I jak tam twoja kulka, Kasia? No już się chyba zrobiłam, no bo wydaje. No bo jest tak, wiesz, no tak trochę mi nie wychodzi. No ale jakoś może uda mi się to... To teraz to do foremki. Włożyć. O, spójrzcie, tak to musi wyglądać. Naprawdę, trzeba mieć trochę cierpliwości do takich rzeczy, ponieważ... Trzeba to wnieść. ...razem z nami współpracować. No, ciężkie zadanie, ciężkie. Właśnie, ciężkie, o, ale tak jest więcej. Ładnie. Trzeba to docisnąć, o, jak widzicie, pełno flaków tam wychodzi bokiem. Ale ci powiem, że moja w ogóle się nie uformowała tak, jak powinna się uformować. No, ale wyszła mi taka fajna oto... Taka jakby trochę zgnieciona, pomarszczona torebka. O, trochę coś może trochę przypomina mi tej torebki, ale zobacz. Ojejku. Ja tak pokażę z bliska, że tak może fajnie jak jest zamknięta, ładniej. To można to tego się pozbyć. Ja jeszcze raz tak sobie to zrobię, tylko że mam mały kawalątek i niestety nie wziąłem. Za mało wziąłeś. Chciałaś mieć taką małą, malusieńką. No taką malusieńką sobie zrobiłam torebeczkę, o, wiesz. Ja nawet to torebkę przypomina, wam powiem. Ło, taj, jaką ma ładną! Ja mam taką zgniecioną, bo moja ciastolina tutaj nie chce ze mną współpracować. O. No powiedzmy, że wyszło mi takie cudo. Dobrze, że Kasia chociaż tutaj ładnie wam pokazała, bo ja nie mam. Zobaczymy, co pójdzie dalej, bo czasami wiesz, tak niepozorna jesteś, a potem będziesz miała. To słuchaj, Kasia, mamy takie coś, tak? I dalej co robimy? Tak, bo ja już nie wiem w sumie, co i teraz w zależności od tego, co tam chcesz do tej torebki, to możemy użyć na przykład takich foremek, żeby zrobić zamknięcie torebki. O, dobra, to ja sobie zrobię zamknięcie białe. No dobra. A ty też chciałaś, to możesz pierwszą, to ja poczekam najwyżej. No, możemy się podzielić na pół. O, ale fajnie, no w sumie racja, bo tu trochę ten biały, trochę jest tego białego dużo. Ja tak spróbuję to. Proszę. O, ale fajnie, dobra. Bo tak się zastanawiam, a teraz musimy użyć tej dzikiej pompki. O matka, ja się tej pompki boję najbardziej. W ogóle też jakieś zabezpieczenie. Mówiąc, i to trzeba też tak w kulkę włożyć też, tak? Nie, to w rulon chyba szło. Też chyba w kulkę. W kulkę, no ja sobie użyję tego jednego. Ale powiem wam szczerze, że tą piankoliną się troszkę i tak ciężko w skórę. Tak, i ona jest taka dosyć wymagająca. Tak, trzeba mieć dużo cierpliwości. Ponieważ nie zgniata się tak, jak powinna, o. Ja się go zastanawiam, jak to zrobić. No, trzeba to włożyć, słuchaj, i ten, i jakoś tam zaraz wyjdzie. To, słuchajcie, już wiemy, jak się tym chyba posługiwać. Tak, musimy rozpłaszczyć tą niesforną ciasto plastolinę. Właśnie, i niestety, ale... Tylko to nie jest proste. No to nie jest proste, bo... Ale próbujemy. My próbujemy, moja torebka już w ogóle nie jest moją torebką, nie? Co jest w twojej torebce, nie wiem, nic nie jest. Są same takie gniotki, moja torebka. Ty, ale powiem ci, że tobie wyszła ta torebka. Mi tak niekoniecznie wyszła. Tak, ale obawiam się, że ta druga część będzie już trochę dziwna. No, bo to się tak szybko powiem, niestety, ale znaczy, powiem wam, że to nie jest takie gładkie, tylko coś takie chropowate robię. O. No, takie dziwne. Takie... No. To już lepsza ciastolina jest, wiesz, mieliśmy ciastolinę gdzieś do tego chyba. Dobra, to co, wkładamy? To wkładamy do tego narzędzia. Najpierw już do tej pompeczki, bo ona będzie nam potem wydmuchiwać to, co aha, my sobie no właśnie, zrobimy. Tu wkładamy. Tylko ojejka. Nie dali nam żadnego o, już. Podstaweczki. Dobra, to możemy wkładać. Sobie poradzić. Ale nie chciałam tego. Czego nie chciałaś? Nie chciałam. No mówiłaś o tym. Aha, no dobra, nie no. Sobie.
Już niech ci będzie. Jak ma być moja torebka, to ma być chociaż... Zobacz, ale moja jest... W zamyśle ładna. Ale moja też jest ładna torebka. Ale w zamyśle, nie wiem, czy ona będzie, będzie w zamyśle. Jest. No dobra, to już mamy. Posłużę się szpatułeczką. Aha, no dobrze. I teraz mamy... Takie narzędzie. Takie narzędzie. Ono taki kształt. Takie, takie do ogniecenia. To będzie już do naszej ozdóbki, wiecie? Tak. Na torebkę. I teraz to muszę... Kłopatko, muska! Dobra, nie przewidziałam tych możliwości. To już zrobię teraz tak, żeby to było w tym samym otworku. O, widzę, po chodzi. Prostu współpraca. Trzeba mi tą szpatułkę, żeby ona nie odleciała. Trzymam, dobra. I to trzeba tak ładnie... Wygnieść. Wygnieść, żeby... Tak, żeby był jakiś tam kształt. I może od razu to... I oderwiemy to od razu, będzie prościej. O. O, i elegancko. Super, mamy to już w środku. No i teraz trzeba to na dół. I teraz na dół to, i... Tak biernie, wiecie? O, o! Leci. O, i Kasia ma. No. No, bardzo ładnie wyszło. No to teraz ty wymyślaj Kasia, kształt i rozwiniętaj to i ładnie. I Kasia teraz może sobie na swoją torebeczkę ale to... Ale powiem wam, nie podoba mi się to. Ale ja wam powiem, że mi to nie wyjdzie, bo to cierpiłam, kolina już jest trochę taka... To zakończyliśmy nasz odcinek! Ja jestem zaskoczona, tylko nie jeszcze pozytywnie. Ja też jestem zaskoczona, trochę pozytywnie, trochę negatywnie, ponieważ ten zestaw, że tak powiem, oceniam może na 2 gwiazdki. Z ilu? Bo to jest też pytanie. Z 10 gwiazdek. Ponieważ... ponieważ po prostu... Czemu? Ta modelina, czy ta plastelina, czy cokolwiek jest, no jest takie trochę dziwne. Znaczy wiesz co? Ops. Nie podoba mi się. Porównajcie sobie te torebeczki z torebeczką. Nasze torebki to naprawdę jest trochę coś takiego dziwnego. Znaczy przyznam, że Kasi wyszło ładnie trochę, bo Kasia się postarała. Ale i tak to nie było cudo. Trochę to, no ta ciastowina czy tam ta modelina niestety z nami nie współpracuje. Ja rozumiem ciastowina Play-Doh, to już w ogóle byłby full wypas, jakby tutaj ją dać na przykład. Ja poproszę. Tak, dobra, no to następnym razem. Dajcie nam coś w komentarzu. Czy mieliście i czy wam poszło, bo jak no widzieliście nam. No właśnie, koniecznie. Kciukaski w górę, kochani. I komentarzy. Ile chcemy kciukasków w górę od dzieci? Dużo. Ile mi to? 200 łapek w górę? Ja podbijam na 300. Dobra, to 300 łapek w górę od Kasi, dla Kasi zdziałały. Wiecie, co macie pisać w komentarzu, więc my się żegnamy. Pa!